Ale powrót na linię jest szybki. Tutaj nie tylko pasywka od MF-ki, ale Yumi nie potrzebuje kupować butów, po prostu siedzi na ramieniu tej szybkiej piratki i do tego jeszcze przyspieszają za pomocą Zumis. Znaczy teraz zobaczmy, i w końcu trafiony łańcuch. Zeniblade zatrzymany czarmem. Czy wystarczy, żeby złapać tu Ari? Jeszcze Q dołożone. Tutaj podpalona Ari, ale niestety nie ma eliminacji dla Fnatic Questa. Fantastyczny czarm ratuje tutaj Shiko życie, ale czyżby miał go po prostu stracić? Baca! Nie kalkuluje, wchodzi pod tą wieżę i absolutnie anihiluje tutaj. 7-8 minuty. Kup sorce. To jest największy zastrzyk mocy, jaki możesz mieć. Ale agresywo, obawiam się, że mógł się troszeczkę przeliczyć. Zużyty od razu ultimate po teleportacji, ale niestety nie ma dostępnego flasha drugiego na swoją ucieczkę. Oskar również odflashuje Flak and Drag ze strony Shio. Agresywo nie będzie w stanie tego przeżyć, bo Shock Blast ze strony Oskar po prostu to wykończy. To prawda, ten Ignite, o którym tak długo opowiadałem ze Spellbooka. Na tym właśnie... również oczekujemy co najmniej tego lecowego poziomu. Do Crownshota może wrócimy, ale na razie jest spore zagęszczenie na wschodniej ćwiartce. Summoner's Rift jest tutaj Shao i jak mówiłem, ma ze sobą kota i nie zawaha się go użyć! Odpala ultimate, lecz zaraz po prostu zginie. Crownshot jednak ma piękną pozycję, gdyby tylko bullet time był dostępny. W Natyk byłoby sporych terapatach, lecz Francuzi się bronią dobrze. Zigo podchodzi, jest tutaj eliminacja na Voliberze, zgarną również Bina. I pogoń za Raxem utrzymana, aż ten musi... Drugi smok za chwilę będzie najprawdopodobniej podejmowany. I to jest to, co ja lubię, Awakir. Po prostu walka o drugiego smoka! 5 na 5, walczymy od razu. No, ale nie mogę tu podejść, to jest ciasny korytarz, tutaj bullet time od Miss Fortune był bolesny, ale bolesny już był banan od Ezreala, agresywo w niego wjeżdża, lecz Exhaust na nim, znaczy zagrany przez niego nie wystarczy, teraz Zico, to było zwariowane, on przychodzi na drugą stronę, dołącza do drużyny, Shock Blast go uderzy i Erdo tego cali, co za czarny, zatrzymuje tutaj pacę w ścianie, niczym ducha się zamienił tutaj midlaner, Fnatic, Kesso, bardzo osobliwy teamfight, ale nie zapominajmy. Nie ma Ludena. Wysokie tempo gry oznacza, że nie udało się dotrzymać tego 10 CS-ów na minutę. Nie ma 150, a są 120 klipy. No i jest również Shio, który po prostu wchodzi w przeciwników i to Crownshot znajdzie pierwszą dla siebie eliminację. Bin również pogoni tutaj Crownshota. Czy będzie w stanie go wyeliminować? Nie! Ponieważ to Yumi tutaj bardzo dużo jest w stanie wyhealować, ale ostatecznie Yumi upadnie, Crownshot również upadnie i sypie nam się totalnie BDS Academy. I tak jak BDS Academy mówi, BDS, będzie dużo śmierci i tak właśnie jest. Gotowi na EU Masters. Myślę, że mamy naprawdę wielu potencjalnych mistrzów EU Masters, którzy mogą tutaj się objawić. No i może nam się tutaj również objawić walka, bo widzimy, że Fnatic Team Kesso kompletnie wymazuje w mgnieniu oka drużynę BDS Academy. Nie zostało z nich absolutnie nic. Drużyna ma chyba fajta, bo tutaj ten wjazd od Volibera był potężny. Ten champion jest silny! Chyba czas go panować. No i nie możesz go zamknąć w klatce, nie możesz go podpalić tak samo, jak i nawet nie możesz nic tak naprawdę zrobić, bo Shio najprawdopodobniej tutaj upadnie, ale widzimy, że ten Nashor cały czas na 3000 punktów zdrowia. Fnatic Team Kesso bardzo mądrze, nie chcą tego flipować, trzymają go na tych 2000 punktów zdrowia. Będzie starać się to jeszcze zrobić Shio, ale nie będzie w stanie, agresywo również będzie martwy, czyżby? Nie, ostatecznie będzie w stanie uciec. Everfrost go łapie, obrywa mocniej, niż by pewnie przypuszczał, będzie starał się ewakuować, jednak nikomu nie odpuści. O, proszę bardzo, jeszcze jeden skillshot, jeszcze jeden atak! To się uda, ale to będzie szybko pomszczony strzelec. Fnatic Kesso i tak zachowują 4 na 6. Zasięgiem podchodzi w auto, a tak wierzę. No to jest idealna kompozycja do takich długich oblężeń i rozciągają po prostu to na wszystkie 3 alejki, a Wave Clear BDS jest słaby, nie ukrywajmy. Kto ma wyczyścić te klipy? Malphite do najlepszych czempionów nie należy. Jeżeli chodzi o czyszczenie creepów, ale jeżeli chodzi o czystki, to właśnie takie widzimy na Summoner's Rift, bo Ezreala nie ma. Nie ma również w tym przypadku Fnatic Team Kesso. 3 eliminacje i BDS po prostu wraca do tej rozgrywki. Kopią dwóch Polaków jest w stanie może wrócić troszeczkę tutaj do tej rozgrywki. 7000 sztuk złota, jeżeli... Inaczej, jeżeli za 10 minut to będzie jeszcze 7000, to będzie szansa na zwycięstwo, ale Crownshot! Gdzie jesteś, bo cię po prostu nie ma. Kompletnie wyeliminowany. Shio również nie ma. I o czym ja mówię, jaki comeback Fnatic Team Kesso kompletnie ucina jakikolwiek temat i idą po prostu... Kuba. Wspólne konto. Obaj mamy konto na naszej klasie. Mieliśmy raczej. Obaj trenowaliśmy drużyny, o których nikt nie pamięta. Jesteśmy absolutnie fatalnymi trenerami. Masz rację. To prawda. I obaj próbowaliśmy parkouru. Teraz no taki freefall leci agresywo, ale zamknięci w klatce rywale bronią się zajadle i nikt nie jest w stanie zatrzymać Fnatic Kesso i mistrzowie Hiszpanii obejmą prowadzenie w tej grupie. W niecałe 30 minut byli w stanie się uporać z tym francuskim snem i... No zniszczyli ten francuski sen o skończeniu z pozytywnym winrate'em w pierwszym tygodniu, Fnatic, bo to będzie BDS Academy 1-2. Fnatic, Kesso, zatrzymana ekipa tylko przez jedną potężną formację. Co oni robią?
No cóż, przypomnę... Team SK Gaming, o to mi chodziło, ale... Pamiętasz taką rozgrywkę, którą komentowaliśmy, którą myślałem, że już się skończyła, ale się nie skończyła? No tutaj mogło być podobnie, ale Crownshot będzie martwy. I... Na tych Team Castle widać, że przegrywają tylko na te drużyny z najsilniejszego.